Hej Lisku, książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem wydawnictwa SBM. Odwiedź stronę wydawnictwosbm.pl i sprawdź inne interesujące pozycje. Detektyw Zagadka. Tajemnica zielonej skarpetki. Tekst Iwona Czarkowska, ilustracje Maciej Maćkowiak. Kto ukradł rower pana Hantelka? Pewnego wieczoru do drzwi domu pana Zagadki zapukał nauczyciel gimnastyki, pan Hantelek. Ktoś ukradł mój rower, powiedział zmartwiony. Pojechałem dzisiaj na siłownię, jak zawsze zaparkowałem obok zielonej furgonetki. Gdy wyszedłem po godzinie, furgonetka ciągle tam stała, ale mojego roweru już nie było. Ubierajcie się szybko, musimy przeprowadzić śledztwo. Pan Hantelek zaprowadzi nas na miejsce przestępstwa, powiedział pan Zagadka do Basi i Bartka. Po drodze pan Hantelek narzekał. A tak lubiłem mój rower. Mimo, że już trochę zardzewiał, skrzypiał na zakrętach i spadał mu łańcuch. Po trzech kwadransach dotarli pod budynek siłowni. Czy widzicie coś ciekawego? Zapytał pan Zagadka dzieci. Nic, tylko zieloną furgonetkę tam na lewo, powiedziała Basia. A właśnie, że na prawo, poprawił ją brat. Oboje macie rację, uśmiechnął się wujek. Stoją tu dwie zielone furgonetki. Myślę, że za jedną z nich znajdziemy rower pana Hantelka. Czy opowiadałem wam, jak kiedyś na dworcu postawiłem walizkę obok pana w brązowym kapeluszu i poszedłem kupić bilet? Gdy wróciłem, okazało się, że takich panów było chyba ze 100. Jechali na zlot producentów brązowych kapeluszy. Dziwny pan z parasolem. Pan Zagadka siedział w swoim ulubionym fotelu i czytał. Od czasu do czasu odrywał wzrok od gazety i spoglądał na swoich siostrzeńców. Basia i Bartek siedzieli na kanapie z ponurymi minami. — O co chodzi? — zapytał detektyw. — Czy coś się stało? — Bo my się nudzimy — jęknął Bartek. — Nic się nie dzieje, nie ma żadnej zagadki do rozwiązania. — Naprawdę? — uśmiechnął się wujek. Moim zdaniem świat jest pełen zagadek. Myślę, że jedna z nich właśnie przechodzi ulicą obok naszego domu. Basia i Bartek rzucili się do okna. Nuda, jęknął po chwili chłopiec. Tylko jakiś pan z parasolem wysiadł z autobusu. No właśnie, to jest wasza zagadka, powiedział detektyw. Kim może być ten człowiek? To na pewno groźny włamywacz, który zaraz obrabuje bank za rogiem, szepnął z przerażeniem Bartek. A może to jest szpieg, jak myślisz, wujku? Zapytała Basia. Myślę, że to pan Rebusik, mój znajomy z Krakowa, odpowiedział pan Zagadka i w tym samym momencie pan z parasolem zadzwonił do drzwi. Ale jak to odgadłeś, wujku? Krzyknęli chórem Basia i Bartek. To proste. Przysłał mi wczoraj telegram, odpowiedział detektyw i otworzył drzwi. Telegram. Nadano Kraków wczoraj. Drogi kolego, stop. Przyjeżdżam jutro. Stop. Autobusem. Stop. Zabiorę parasol. Stop. Rebusik. Hej Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.